Witam serdecznie, melduję się po dłuższej przerwie, nie nagrywania w ogóle vloga, ale nadarzyła się mega fajna okazja, żeby rozpocząć to nagrywanko, więc zapraszam serdecznie i Kryszczyn, dajesz intro. Przemysław, czy ty wiesz, co w tym pudełku jest, które przyszło? Co się stało? Jak przerobić plik w EWM do QuickTime'a animacji? A Przemek tutaj ostro działa z tym, żeby zrobić mi... Kto to wymyśli takim... Nie wiem, jak to nazwać. Szatę graficzną live dłuższą tak, żeby wszystko działało, bo się strasznie bardzo mocno się wieszało. I to już któraś szata graficzna się tak wiesza, dlatego musimy coś zrobić z tym, żeby się to przestało wieszać. Bo nie idzie normalnie zmieniać scen, zmieniać kamer. No jest ciężko i to jest wkurzające, nie tylko mnie to wkurza, ale też widzów, bo nie idzie normalnie płynnie sobie poanalizować prac, co nie? To chodź, odpakuj razem ze mną, co pokameruj mnie. Ciekawe, czy tutaj widzowie już się, co niektórzy domyślają, co sobie tam też mogłam zamówić. Coś tam gadałam, ale w sumie wątpię, że się domyślicie, więc po prostu idę, odpakuję i skameruję. Przydałby się jakiś statyw, żeby tak mnie tutaj kamerował. Ten czy ten? Wezmę oba i zobaczymy, bo pudło, albo nie, lepiej zrobię, przecież to tutaj dam, a tu pudło przyniosę, bo przecież tu jest jasno. O, siema kulka, co tam? W tej części jest fajnie jasno, a tu jest ciemno i leży pudło. Dobra, to idę z pudłem tam. Oj. O kurde, ciężkie. Oby to było to, o czym myślę, ale no nic innego o tych gabarytach raczej nie zamawiałam. No tuż do drukarki, no ale serio. No nie. I ciężkie, około chyba 15 kg. Dobra, super, otwieramy. Gites. Jezus Maria, zamiast machać tą kamerą, to byś mi to tu położył. To jest ciekawe. Jezus. No patrzcie, bo ja nie wiem, jak ja tu wszystko naprawdę. O kurde, nie przemyślałam, co te budki takie wysokie. Teraz z jednej kamery będzie tylko widoczne. No dobra, to tu nie widać. Jest nóż. Są nożyczki. Bioczew! Teraz na 100% to jest to, bo już wiem, bioczew, sawana. 12 tray, nie znaczy tray, ale wiem, co znaczy dehydrator, czyli urządzenie, które wysusza to, co się tam wydnia do niego, czyli jakieś owocki, warzywka, no wszystko praktycznie. Można sobie zrobić różne placuszki, kotleciki, jakieś no leśniczki, wszystko. Dobra, daj tutaj teraz Przemek, bo tamta kamera tego nie złapie. Dobra, wszystko widać. Ja, widać, proszę pana. Boże, marzyłam o nim od nie wiem kiedy. Zarobiłam sobie i sobie kupiłam. Bez pracy nie ma dehydratora. Nie ma kołaczy z nimi, ale ja kołaczy nie jem, więc bez dehydratora. Tak się prezentuje, już tutaj z góry widać. Dobrze, że się ułożył w tę stronę. Do góry nogami do mnie. Ale do kamery jest odpowiednio. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, czyli te tray to jest tacka. 12 tacek. Teraz Przemek, odłóż tego poketa, mój drogi, bo będzie musiał mi pomóc. Bo ja tego inaczej nie zrobimy. Olewam. Tego inaczej nie zrobimy. Bo jeden będzie musiał trzymać to. Dobre jest to, wymyśliłaś ty. Co? Ale szybko mi przyszedł, nie? Ja miałam informację podaną, że 22 kwietnia przyjdzie, a jeszcze 16. Nie trzeba. Z Amazona. Kupiłam na Amazonie. I tak, będę chyba robiła w końcu jakieś, nie wiem, odcinki kulinarne. Już tak dziwnie on chyba jest
Uwaga, Przemek. A ta kamera nic nie widzi tutaj, no? To od czasu tak zrobimy. Ta kamera zaraz będzie widzieć, tylko go muszę wyciągnąć. Pięknie zapakowany. Dziękuję Przemysławie za asystę. Tam będzie wszystko rzucać. Tu są tacki. Ja te takie kotleciki, wiesz, te takie, co były w surowej jadalni, pamiętasz, tam był pieczarkowy kotlecik, a drugi kotlecik był chyba pomidorowy, zawsze brałeś z pomidorowym, a ja zawsze brałam ten pieczarkowy z kiszoniakiem, kiszoniak, czyli z ogórkiem kiszonym. Miam, 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 zaraz sobie przypomnę te pyszności. Nie wiem, czy dam radę tak samo to zrobić, jak oni, wątpię, że za pierwszym, czy tam nawet 10 razem nie wyjdę. Będę musiała się tam do nich odezwać, żeby mi pomogli jakieś, kurde... Konsultacje o czym? Za kto bym wywaliła? Niech to. Dzwoń do tych ludzi. Pokaż mi, że on takie coś i to się nadaje do tego, co oni robili. Raczej teraz robili takie chyba naleśniki szpinakowe, ale były takie bardzo zielone. Nie naleśniki, tortilla to była. Bo w to zawijali. To było pyszne. Myślę, że to nie było za 2 lata temu. Do dzisiaj pamiętam ten smak i to jak się dobrze potem czułam, że jak to zjadłam, to po prostu cały praktycznie dzień, prawie cały dzień nie musiałam już nic innego jeść, bo byłam tak syta, ale nie przejedzona. Dziękuję, że mam tutaj asystę. Jeszcze raz Ci muszę podziękować, bo powiem Ci, jestem w emocjach, dzięki temu, że tutaj czuwasz, to to wszystko będzie ładnie w miarę wyglądało dla widza. I może Krystek nie będzie płakał, jak będzie montował. Ej, popatrz, Przemek, jaka faktura ładna. Nie, no. Ja jestem zdania, po zakupie 4 sokowirów, co ja mówię, wyciskarek, kupiliśmy taką, już nawet nie z niskiej półki, kupiliśmy taką ze średniej półki, drugą troszeczkę droższą i trzecią już rolnik, to taki, wiecie, taki, o, kombajn. A czwarta to była już niższa półka, moim zdaniem niższa półka, ale fajna była. Polskiej firmy z, chyba z na M miasto, blisko Rybnika. Mikołów. Mikołów, ale jak ona się nazywała? Kurczę. Kotie chyba, Kotie. Też była fajna, tylko ona była słabsza, bo ja na przykład na ananasie nie dała rady. Bo jak ja wrzucam do rolnika zylę, całego ananasa ze wszystkim, z tymi, patrzę na siebie zamiast na ciebie, z tymi wszystkimi lupinami, ja po prostu całego wrzucam, to rolnik nawet nie poczuł, nie? Tam to się zapukło trochę. Raczej w sensie tak stanęła, nie? Ja już byłam cała w szoku, że zepsułam. Więc i wiem, że patrzcie ile hajsu wydałam na 2 wcześniej, wyciskarki, bo jest spoko, ale na tej ilości, jakie ja wyciskam soków i jakie soki robię, to zdecydowanie od razu wolę, już jakbym teraz miała kupować, to od razu bym rolnika brała. I tak samo sobie pomyślałam tak, będę testować jakieś tanie, ja znowu będę chciała tego dużo robić. Szkoda hajsu, kupię już taką droższą. No i dobra. Tamte wyciskarki są fajne z Philipsa. Na przykład szybko zrobić sok pomarańczowy tutaj w studio. No, ta jedna była fajna, Przemek ją pokaże. Ale ta druga, która się zepsuła, Boże, ile to było roboty, trzeba było, wiecie, wciskać w takiej małej dziurce, wciskać wszystko, a w tej drugiej z Philipsa po prostu wrzucasz pomarańczę, ona sobie tam sama ją mieli, tylko nie ma tyle soku, nie ma tyle soku, ile bym chciała, jest powiedzmy tak o 1/3, 1/4 więcej soku w runiku, dobra, to jest pytanie. Więc nauczona doświadczeniem stwierdziłam, że kupię już od razu porządny, jak najwięcej ilości tacek chciałam i chciałam też mieć takie podstawki, które będą dobre na przykład zmielone owoce, żeby zrobić takie naleśniczki. Przemek, to znowu będziesz musiał mi pomóc, bo tego nie wyciągnę. To trzeba tak podnieść. Przypuszczam. Nie, nie jest takie ciężkie, jak sobie myślałam. Dobra, damy radę. Ja mam paznokcie. Ja mam paznokcie, ja nie mam tak, wiesz, nie mam puszku, żeby to chwycić. Ty wyciągnij. Krystek, chciałabym, żeby ten
vlogu taki dynamiczny, jak ta kamera lata. Tak to mu wyglądać. Ej, mały, ja myślałam, że będzie większy. Byłycie 12 tatek? Ja myślałam, że to będzie kubeła. Na tym zdjęciu, które wyglądało tak szczerze. Czekaj, bo to jest przód. Szczerze, to ja myślałam, że to będzie dwa razy większe. I szersze dwa razy i wyższe. Ale w sumie dla mnie lepiej. O, są te tacki. Dla mnie lepiej, bo to nie... Kurde, to kamernika tam gdzie pralka. Albo nawet na pralkę będzie szło położyć. Albo kosz wywalimy, wiesz, do łazienki. Dobra. Fajnie prezentuje się, ładnie. Mamy kawę, tu pewnie jest wietrznik. Chcę to tak zrobić, żeby ładnie było widać, ale wiecie, to jest moje biurko, gdzie robię paznokcie. Tak na końcu wszystko jestem w stanie ogarnąć. Bo tam jest wiatra, nie wiem, czy to będzie widać. On kosztował... Czekaj, bo zaraz pokażę dokładnie. Bo akurat to była jedna z moich ostatnich faktur. I on kosztował mnie tylko 12 euro przesyłka. Jakbym zaśpiewali z Polski około 2000 zł. Czekaj, Przemku, bo musisz mnie z tej strony kamerować, wiesz? Bo inaczej będę ciemna. A tu zapłaciłam 12 euro, nie? Wysyłka. Gdzie to jest? Envio. Envio to znaczy wysyłka. Envio 11,98. No pardon. A sam... sam defibrylator kosztował tak naprawdę 359, ale ze względu na to, że Wyspy Kanaryjskie są strefą wolną od podatkowych opłat, jak to się tak nazywa? IVA. Mamy tutaj troszeczkę inne, taką strefę mamy, więc my zawsze kupujemy netto, więc tak naprawdę zapłaciłam cenę netto 297,50 euro, tak? I niektóre filmy się do tego stosują, a inne nie. Chyba dostanę dopiero jakieś ceny. Nie, to już masz. Nie płaciło mi. Bo to jest wysłałaś dokładnie. Deklarację, czy nie? Wysłałam deklarację. No tak, czyli nie płacisz. Wczoraj wysłałam wieczorem, a dzisiaj rano dostałam paczkę. Ty nie płacisz. Co ty gadasz? Ale mi się opłaciło. No, w każdym razie. No mamy tutaj perfatowo. Otwieramy, tak? To jest jedna strona, ja z drugiej. Ale się cieszę, bo w każdym razie. Dzisiaj trzeba zakupić sobie. Przemek wystawia kamery i dlatego nic się nie dzieje. Tutaj są drzwiczki i to się tak otwiera. Pięknie. Jeszcze trochę do tego wkładam. To jest kratka z układacza. Tak. O, mamy książeczkę. Mamy książeczkę i tutaj są pewnie jakieś różne przepisy. Jest po angielsku pięknie i po hiszpańsku nawet, no to super. Aha, dobra, to sobie potem przeczytam wszystko. O kurde, no ładna książeczka. Tak wszystko też jest ilustrowane. A tego jest dużo mniej, tylko po prostu, wiecie, w każdym języku. Ile stopni? Popatrz, on nawet może mieć 131. Aha, Fahrenheita, sorry. Dobra. Tutaj są te tacki, o które walczyłam. Te są właśnie na zrobienie takich, jakby to powiedzieć, chyba na leśniku. Wiecie, tam banany z czymś mielicie. To jest wtedy mokre, lejące. Nakładasz na to i masz takie naleśniczki. Więc właśnie dlatego wybrałam ten dehydrator, bo ma te podkładki tak jakby, one są, nie przepuszczają. Przepuszczam? Tak, no nie powinny przepuszczać. Są te na jakieś różne, jeszcze drobniejsze niż to, tak? Na właśnie jakieś takie, powiedzmy, ciasteczka orzechowe czy coś, żeby nie przepadało. Nie wiem, jeszcze zobaczymy, na co to jest wszystko. Ja dopiero tutaj się tego będę uczyła, bo sobie wtedy tak była. A wiecie, tam jakieś przepisy oglądałam na YouTubie, no ale co innego oglądać, tak jak w kursach online paznokciowych. Co innego oglądać, upatrzeć się, ale to trzeba w życie wprowadzić, nie ma tak łatwo, tak prosto. Ja sobie mogę myśleć, że ja wszystko umiem, a tutaj praktyka zweryfikuje, jak to zrozumiałam.
runa. Aha, i możemy mieć wyższe rzeczy i tak jakby niższe, bo tak naprawdę fajnie, że jest tak dużo tych wejść na tacki, bo dzięki temu ja mogę dużo płaskich rzeczy naukładać. Mega. Ale czad. Ja nie przemyślałam sobie troszeczkę tego, że zamówiłam to na studio, bo będę musiała teraz taksówkę wzywać, żeby mnie zawieźli z tym do domu. Tak się prezentuje, kochani. To pewnie się kładzie na to, bo niby dziury są niezbyt jakieś takie, niezbyt takie duże, ale mimo wszystko tutaj mamy bardziej takie sitko, tak? Znaczy bardziej jak sitko, a mniej jak taka grilka. Super, ale jestem zadowolona z tego zakupu. Mega jestem zadowolona. Zobaczymy, jak się sprawdzi faktycznie. A tu mamy, jak chcemy właśnie zrobić sobie te naleśniczki takie. Na przykład ten szpinakowy, taki jak jedliśmy w surojadalni. Okej, tutaj jest co? Ciepło. Temperaturę się ustawia, timers, aha, set plus minus, mode fast albo regular. Aha, no to sobie przeczytam, co, o co chodzi z tym fast czy tam regular. A, how to set up, czyli jak to wszystko włączyć. Poczytaj może, ile osób nas słyszy. Ty mi nie będziesz mówił, co ja będę robić, wyłącz nagrywanie. Się nie nagrywało, tak? Czemu nagrywałaś? Ja nie nagrywam? Czy ty nie nagrywałeś? Nie. No jest 15-16 minut. Czemu mnie stresujesz? Teraz ten wyłącz. A few moments later. A więc zamykam. Podłączę go do prądu. Tutaj mamy prąd. Zapipczył. I teraz tak. Chyba sobie jeszcze jedną kamerę włączę. Nie wiem, czy to będzie widać z tej kamery, więc tak zrobimy. Wiem, że to śmiesznie wygląda, bo na życie. Tak, press the power button to turn the food dehydrator on. Power button. Jest, tu się niebieska zaświeciła i tu jest 70 stopni i chyba 2 minuty, dobra. Press the mode, ej, on już robi coś. A, wyłącza się jak jest otwarty. Co to, już od razu robi? No dobra. Press the mode button once to activate the fast default. Press the mode button again to activate the, aha, regulator, mode, czyli tutaj regular. No to tu mamy regular albo fast. Co to tam się stało? Co się stało, kuleczko? Co się stało? Ktoś idzie! Jak tak mogło się stać? Znaczy, jak tak mogło się zdarzyć? Ktoś idzie, musiałeś go poszczekać, tak? Już, spokój. Drzwi zamknięte. Tak, no możesz się szczekać. Kulki nie interesuje to, co ja robię. No dobra. Już wracam. Kulka szczekała. O, jaki tankowiec! Ej, założę się, że tym statkiem przypłynął mój dehydrator. Ja jestem prawie pewna, nie? Przemek, patrz. Mówię ci. On na mnie patrzy. Mówię wam, że to tym statkiem ten dehydrator przypłynął. Ej, źle wsadziłam kratę. Nie kratki, tylko tacki. Stop. Tacki źle wsadziłam, ale nie wiem, czy to mogę... No. Coś tu poszło nie tak grubo. Ta powinna iść niżej. Aha, dobra, już wiem, co zrobiłam nie tak. Przywoje wszystkie potem już wsadziłam. O matko! Tak. I teraz będzie dobrze. Ta jedna niżej. No, teraz jest Nie, ta nie jest równa. Ja nie wiem, jak ja to wkładałam. Czy ja mam trzeźwa? Aha, to muszę tutaj stąd wyciągnąć. Dobra. Jest. Mogę otworzyć, włączyć. Włączam, niech jest fast. Niech jest 70. Tu mamy ile minut? Na 40, nie? Timer, ale gdzie się włącza? Tu? Nie. Set. Jest, teraz. O!
fajnie, szybko leci. 20 minut, 45 minut. Mamy co? 158? 70. Aha, dobra. Celsjusz teraz jest, a teraz Fahrenheit chyba, jak nie wiem, jak to się nazywa, Celsjusz, a 70. No dobra, niech jest 70, niech się tam wszystko porobi to, co trzeba. Nie wiem, co tutaj, o co chodzi, ale chyba wszystko na 45 sekund. No dobra, czekamy, minut, Boże, czekamy teraz, moi drodzy, aż się wszystko porobi, po 45 minutach wrócę. Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, on jest bardzo cichutki. No z tyłu tak trochę mocniej słychać. Ale... kurde, nawet by w kuchni mógł być. Ja sobie tak myślałam, że go schowam do kamerlika, tam gdzie mam, wiecie, pralkę, nie? Ale kurde... cichy jest na razie. Dobra, bo dopiero, nie wiem... nawet minuta nie minęła, więc zobaczymy później. Moments later. Dobra, jeszcze tylko jedną rzecz musimy zrobić, to, żeby było słyszalne, że ktoś donate'a zostawił. Ja słyszę donate'a, ale widzowie chyba na live nie będą słyszeć. I to chciałam powiedzieć jeszcze, chciałam powiedzieć to, że już dehydrator jest tak jakby... zrobił tak, żeby lepiej było widać. O nie, nie będzie tak lepiej widać, tak. O, tak. Już on sobie tam chodził przez 45 minut, już jest ostygnięty, już jest, tak powiem, zimny i tak go wpakujemy po prostu do taksówki, wszystkie tacki włożyłam do środka i będzie gotowany. Może nie dzisiaj, ale może jutro coś, może pojutrze, a nie, w niedzielę może coś się uda porobić. Wszystkie tacki powkładane i te takie wkładki dodatkowe, no zobaczymy, zobaczymy. No, Przemysław zbiera się na chatę pomału, co? Czy już zrobiłeś ten głos, czy jeszcze nie? Zrestartowałeś kompa. Edyta, powiedz mi, ale tak bardzo szczerze. Co czy spotkałaś się z taką sytuacją, że przyszła do ciebie klientka po innej stylistce i miałaś jej zrobić korektę albo od nowej, jak się przyczułaś? Co ty myślałaś? Uczucia są w takich momentach bardzo mieszane, bo niektóre paznokcie się nadawały. Przemek sprawdza odcinek, dobra. Zbieram się i idziemy na chatę w końcu. 19 dochodzi, piątek, wieczór. Co to ma znaczyć? Do domu! Przemek dalej sprawdza odcinek, ja sobie potem zobaczę. A kulka już czeka! Chodź, kwiatuszku! Chodź, słoneczko! Tu cię przypnie, mamusia! Boże, ja jak do dziecka mówię, ale to jest moja dziecinka. Ja tak mówię, bo Hiszpanie, a właściwie Hiszpanki do mnie mówi. O, Tuninia, że twoja dziecinka i mi tak zostało, bo one mi tak mówią, Ninia, że to jest moja Ninia, dziecinka. No i kilka, oj, kamera mi aż prawie by upadła. I kilka została moją dziecinką malutką. Chodź Przemek, bierz ten dehydrator do ręki, idziemy na dół. Słyszysz? No, on się sam nie weźmie. Taxi, buenas tardes. Buenas tardes, quiero pedir un taxi a la calle Secundino, Alonso 98, para dos personas. Perfecto, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Dobra, zamówiona taksa. Przemysław, zbieraj się, bo taksówki są szybko. On tam stoi pod tą kolumną, nie wiem, czy to będzie widać. Przemysław! Patrzcie, jak wolno idzie. No padnę. Bierz ten dehydrator i na dół. 15 sekund jeszcze, ale co? Odcinka zostało? Jaki? Bierz to do rąk. Jak jest? Chyba go... nie wiem, co ci zrobię. No Przemek już jest. Za chwilę będzie... no padnę, no. Za chwilę będzie alarm był. On się zbiera pół godziny, nie? No... Ja nie wiem. Wszystko na nowo. Czekaj kółka, czekaj koleżance, ja tutaj muszę jeszcze zamknąć drzwi. Słucham. Co? A no dobra, to idę. Kółka, nie, chodź. My pójdziemy sobie schodami. No. Co to za brudek tutaj? No koleżanko, proszę bardzo. No chodź.
ty się wycwaniłaś. No ty się to wycwaniłaś po tych schodach. Już ci otwieram. Muszę kulkę włożyć do plecaka. Trzymaj kamerę. Edyta. Trzymaj. Siema, co tam u ciebie dobrego słychać? Ja już miałam kamerę. Dzisiaj jest piątek, godzina za 10, piąta, siódma. Jest taksówka, że ta przyjechała taksówka. Jest jeszcze nie ubrana. Trzymaj kamerę. Biedna kileczka. Nie, biedna, bo jest. No. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Ustedes dijeron que llevaban animal dentro. Dentro sí, con pero llamaron tra... que dijeron que llevaban animal. Vale, es primera vez que puedo tengo, no sé yo cómo llevo, se dice, transporter. Yo lo llevo por primera vez porque ajá. Yo soy uno de los que no meto animales dentro del coche, no sé si sean perros lazarillos de frío. Porque nosotros no podemos, no, el seguro del taxi, del público, no nos cubre a nosotros de que un accidente y le pase algo al perro o le pase algo a él. Ajá. Solamente a transporte. Claro, por eso no. Es que vale, perdona, que lo siento. Vale. Siempre te cuando llamamos, ¿sí? Ay, ay, ay. Czy idziemy do Lidl? Lidl, al Lidl. Al Lidl. Ale nie, no to musimy zmieniać. A no, no, Cambrio 19. Primero para... Primero a la casa. Después compras. Oboje dostajemy mandat jakby coś, czyli, tak, czyli takie... Wziął, a my za dużo nie mamy. Aha. Otwieraj ma. No Jezus, Przemek, ja muszę zobaczyć, ja tu chcę nagrywać vloga. To jest najgorsze, nie? Chcesz nagrywać vloga, to jest momentalnie ciężko. Ciężko tam jest to trzymać w jednym miejscu, a ty tak gadasz z widzami. No właśnie, no, o tym Lapka mówię. Mnie, a co? Właśnie o tym mówię, zanim wyciągnę z tej saszetki. Ja się uściepliwi, liże drzwi. Cicho. Sąsiedzi patrzą. Ja się stresuję, kikać mi się chce. Jasny gwint, no ojciec, ojejku, kurka, dostałam ciapro niechcący. Tu ci tak otworzę. Idź Przemysławie, idę pod razu po mój plecak, bo zostawiłam. Rozumiecie to, nie? To nie jest tak... To nie jest tak łatwo w kamerę mieć jednocześnie. No możesz iść kuleczko. Ona się zawsze pomyli, idzie tam, nie? On zawsze najpierw idzie tam. Aha, bo Przemek tu jest. Jezus kochany, bo my zawsze schodami idziemy i ona zamiast iść schodami? Nie, my się tu nie zmieścimy, koleżanko. My się tam nie zmieścimy. Chodź schodami. No hop. No idziemy, no pokaż jak ładnie idziesz. No chodź. No kurka taka niemrawa bucieczkę ma. I ona taka trochę zawalata jest jakby. No do sąsiada najpierw. Nie pomyliłaś się. I zawsze na drugie piętro, ona już sobie myśli przy pierwszym piętrze, że to już jej dom. Ale usłyszała Przemka. Oj. I teraz coś pragnie w piwnicy. Myślisz? No. Myślisz, że komuś... Pewnie by nawet nie wiedział... No tak. Pewnie by nawet nie wiedziała ta osoba, do czego tego użyć. Co to jest? Pewnie by pranie zżyła, bo coś... W końcu dehydrator, nie? Co prawda, nie nagrałam procesu całego tworzenia tych placuszków, ale mogę nagrać to, co tutaj się działo na blacie. Jak po wojnie. I chciałam powiedzieć, że zrobiłam pierwszą partię.
popatrz. Trochę tu jest nieporządek. To jest przyszykowane do prania, tu są kulki, rzeczy, to chcę sadzić. Nieważne. Tutaj ustawiłam sobie 48 stopni, 12 godzin, czyli jutro rano będzie gites już, przypuszczam, tak? Jutro rano będzie wszystko w porządku. I zrobiłam dwa rodzaje placuszków, otworzę na chwilę. No, za chwilę się to włączy z powrotem. Jedne są... To jeszcze nie jest tak mocno ciepłe, bo dopiero włączyłam. Jedne są słone, a drugie są słodkie. Gdzie to jest tutaj? I brakło mi tych podkładek, więc użyłam po prostu papieru. Te są z banana. Tu jest dużo pomidora, papryki. I na końcu dałam takie... Kurczę, już nie pamiętam. Zaraz pokażę, jak mi się inspirowałam. Dobra. Cóż się w spokoju. Pierwsza osoba, którą się segregowałam, no była segregacja, sugerowałam, to była kierunek zdrowie i ona tutaj dała trzy rodzaje, przepisy na trzy rodzaje właśnie takich słonych chlebków, kurde, nic nie widać. Dobra, może potem linki wam wrzucę, a drugą osobą się sugerowałam tutaj, wibracje szczęścia i to są te z banana. Dobra, zaraz wam wrzucę tutaj linki może do tych filmików. I obu dziewczynom bardzo dziękuję za to, że stworzyły takie fajne tutoriale, bo dzięki nim, dzięki obu wam, mogłam zrobić swoje pierwsze placuszki, nie wiem jak to nazwać, w dehydratorze. Nie tylko na słono, ale i na słodko, albo nie tylko na słodko, ale i na słono. No, mega dzięki, mega wielkie dzięki. Może sama stworzę jakieś takie tutoriale w przyszłości. No, chciałabym. Bo mało tego znalazłam w internecie. The next day. Tak to wygląda na drugi dzień. Dziewiąta dochodzi. Już muszę się przyznać, już żeśmy trochę zjedli. Z tej dedykowanej płachty bardzo ładnie odchodzą. Znaczy, tylko widać, że ja jej bardzo, bardzo za cienkie zrobiłam. Ale jak się ma dwie dłonie, to z tego bardzo fajnie odchodzi. A z papieru, no tego nie wiem, czy w ogóle odkleję. Tak się przesało. Tutaj coś próbowałam, widzicie, tak odchodzi z papieru, więc... No. Tak niby chcę, a no właśnie, kruszy się. Ale dobre są. Znaczy, no smakują. Trochę zasłonę zrobiłam. Może tu odejdzie. To jest z pomidorem i bazylią. Zdecydowanie najlepsze. Nie no. No trudno, będzie odklejanie. A teraz czas to zamknąć i uciekać do pracy.